Cześć, tutaj Leszek, witam was w socjalujednoślad.pl. Jeżeli chcesz, żeby twój film pokazał się w tej serii, to pamiętaj, żeby je wysłać na socjalmapa.jednoślad.pl albo zostawić w komentarzu poniżej. Dzisiaj zestawienie pięciu najbardziej irytujących mnie rzeczy na polskich drogach, a numer jeden jest to szeryfowanie. Czyli moim zdaniem tak zwany syndrom małego przyrodzenia objawia się bez względu na wiek, markę pojazdu oraz rodzaj, czy jest to samochód, czy też motocykl. Może to się kończyć na przykład tak jak w tym przypadku, na autostradzie, stwarzając realne zagrożenie w ruchu drogowym, a wszystko tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać swoją wyższość. Często też niestety dochodzi na tym polu do pobić albo innego rodzaju nieprzyjemnych rękoczynów i przepychanek słownych. Oby tylko tak to się kończyło zawsze. Numer dwa to brawura w połączeniu ze złym stanem technicznym. Często zauważam, że im gorsza fura, tym bardziej ryzykowna jazda, która bardzo często kończy się m.in. w taki sposób, zagrażając realnie nie tylko sobie, ale także innym. Wśród tych innych jesteśmy także my, czyli motocykliści. Numer 3 to brak mózgu u niektórych motocyklistów i przy tym chojrakowanie. Nie chodzi tylko, że ci ludzie sami sobie robią krzywdę, między innymi podczas tak debilnych manewrów jak ten, ale także o nasz wizerunek. Musicie wiedzieć, że każdy motocyklista pracuje na rzecz nas wszystkich, zarówno pod względem pozytywnym, jak i negatywnym. Jeżeli chce się pokazać jakiś argument, czemu nie kupować motocykl, to zazwyczaj rodziny odwołują się do tego typu filmów i do tego typu przygód. Bardzo tego nie lubię. Numer 4 to coś, co mnie wkurza, zwłaszcza kiedy jadę samochodem, czyli nieumiejętność jazdy na suwak i przy tym jeszcze dodatkowo szeryfowanie. Wielkie gratulacje dla tego motocyklisty, który po kolei wszystkich szeryfów właśnie w tym korku instruował i informował, czym tak naprawdę jest jazda na suwak i że w rzeczywistości ona skraca korek, upłynnia ruch i wpływa na to, że wszyscy jesteśmy bardziej zadowoleni z jazdy po polskich drogach. To, co mnie najbardziej przeraża, to, że niekiedy inni kierowcy tamują ruch także motocyklistom, wychodząc z założenia, jak ja stoję, to nie kurwa, wszyscy stoją. Numer 5 na mojej liście najbardziej irytujących rzeczy jest to jazda bez prawka. I to dotyczy nie tylko tych, którzy jeżdżą jednośladami, ale także samochodami. I wcale nie mam na myśli tutaj tego, że ci ludzie nie potrafią jeździć. Najczęściej, jeżeli ktoś jeździ bez prawka, w rzeczywistości, fizycznie, praktycznie potrafi. Jednakże z jakiegoś względu nie posiada odpowiedniego dokumentu. Jedni mówią, że jest zbyt drogo, a drudzy mówią, że jest zbyt trudno i wszystko po to, żeby zarobiło państwo. Być może tak jest, jednakże nie powinno nas to zwalniać od tego, że jednak ten dokument powinniśmy posiadać, zwłaszcza że największe zagrożenie, jakie na nas czyha, to zagrożenie, które możemy zrobić sami sobie ze względu na brak ubezpieczenia w razie jakiegokolwiek dzwona, jakiejkolwiek kolizji, czy nawet rysy na innym samochodzie. W tej sytuacji, jeżeli dochodzi do wypadku, musicie zdawać sobie z tego sprawę, że za wszystko płacicie zawsze z własnej kieszeni. Kolejne zestawienie w ramach socjalu jednoślad.pl już za tydzień. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał jednoślad.pl na YouTubie i żeby odwiedzać nasze forum. Dzięki, na razie, cześć!